Dzisiaj jestem w Nowym Orleanie razem z papieżem i chciałem wam opowiedzieć o słynnym Polaku w Stanach, Ralph Modjeski. Tak naprawdę to Ralph miał na imię Rudolf Modrzejewski, ale jak się przeprowadził do Stanów, to on zmienił imię i nazwisko, żeby było po prostu łatwiejsze dla Amerykanów i on się stał Ralph Modjeski. Nie wiem jak wy, ale ja wcześniej o nim nic nie słyszałem, ale się okazało, że Ralph był bardzo, bardzo znanym inżynierem tutaj w Stanach i on zbudował bardzo dużo naprawdę dobrych i porządnych mostów w Stanach. Z tego co wiem, to on zbudował ponad 40 mostów. I do dzisiaj ma swoją firmę w różnych miejscach w Stanach. Oni też mają, chyba siedzibę mają na północy, ale mają biuro tutaj w Nowym Orleanie też. Ralph albo Rudolf się urodził w Polsce w 1861 roku, ale wtedy to była Austria, ale jego rodzice to byli Polakami i jego matka nawet była znaną aktorką. Helena Modrzejewska była znana wszędzie w Europie i nawet w Stanach, tylko że ona używała inne nazwisko. Ona była znana jako Helena Modjewska i dlatego jak ona się przeprowadziła do Stanów razem z synem, to wtedy oficjalnie zmienili nazwisko na Modjewska i Modjewski, tylko że oczywiście w Stanach mówimy Modjewski. Ona występowała w różnych teatrach wszędzie w Europie i w Stanach i grała różne role z Shakespeare. To oczywiście to, co William Shakespeare pisał, to ona zawsze grała takie najważniejsze role dla kobiet oczywiście. Nawet jak była w Stanach, mimo to, że jej angielski nie był idealny i mówiła z akcentem, to mimo wszystko ona była bardzo znaną aktorką przez to, że tak dobrze grała te role nawet w Stanach po angielsku. Jak jej syn Ralph, albo może Rudolf, tylko że Rudolf dla mnie, mi się wydaje, że to nie jest za bardzo polskie imię, to czy jest jakaś różnica, czy jest Ralph, czy Rudolf, nie wiem. To oni się przeprowadzili do Stanów, jak on miał tak mniej więcej 15 lat. I mieszkał tam trochę czasu, ale potem on wrócił do Europy i studiował we Francji. Potem wrócił do Stanów jeszcze raz. I on był takim dobrym inżynierem, że on po prostu w tamtych czasach był gwiazdą, że każdy wiedział, że jak ty chciałeś, żeby ktoś ci zbudował dobry, duży i porządny most, to właśnie zawsze musiało się z nim skontaktować, bo on był najlepszy. W tym budynku znajdziecie biuro Modjeski i Masters i dla mnie było trochę szokujące, że ten budynek mi przynajmniej przypomina takiego starego bloku komunistycznego w Polsce. I tak się śmieję, że może dlatego Modjeski i Masters wybrali ten budynek, powiedzieli, że Modjeski był z Polski i w jakiś sposób chcieli, wiesz, świętować tą polską kulturę i pokazać, że hej, zobacz, my nie zapomnieliśmy, że on był z Polski. Okej, nie, żartuję, wygłupiam się, ale teraz jak widzicie, jesteśmy tak jak, nie wiem, czy bym nazwał to centrum miasta, bo tam, gdzie byliśmy wcześniej, to był taki prawdziwy centrum. To był ten French Quarter, to była ta dzielnica francuska, a tutaj jesteśmy bardziej w taki downtown, taka dzielnica biznesowa i właśnie tutaj znajdziecie największe budynki w Nowym Orleanie. I oni nazywają to miejsce The Warehouse District, ale dla mnie to jest bardziej taki downtown. On zbudował mosty w różnych stanach, na przykład chyba jego najbardziej znane mosty to są w Filadelfii, w San Francisco i dużo mostów zbudował właśnie tutaj na Mississippi, na rzece Mississippi. On tutaj dużo mostów zbudował, on akurat sam zbudował, może nie sam, ale on i jego ekipa zbudowali taki bardzo znany most tutaj w Nowym Orleanie, ale do dzisiaj, przez to, że jego firma tutaj jest, Modjeski Masters, to jego firma zbudowała
prawie wszystkie mosty w Nowym Orleanie. Tutaj za mną widzicie jeden most, który był zbudowany przez jego firmę. Oczywiście on już nie żył, jak zbudowali ten most, ale on zbudował ten słynny Huey Long Bridge. Tak myślę, że to się nazywa. I to jest tutaj właśnie na Mississippi. I wiem, że w tamtych czasach było naprawdę dużo konkurencji. I każdy chciał być najlepszym inżynierem, że oni po prostu się bili o to, że o, kto zbuduje najlepszy most, kto zbuduje następny most. I zawsze była taka duża konkurencja, kogo oni wybiorą, żeby zbudować najlepszy, największy, najnowszy most. I on właśnie był bardzo ważną postacią, szczególnie w tamtych czasach. I to, co on robił, to było po prostu, nikt wcześniej takie rzeczy nie robił. I przez to on był bardzo znany i bardzo słynny. On umarł właśnie w 1940 roku i właściwie kilka lat przed śmiercią to zbudował ten most tutaj w Nowym Orleanie. I w tamtych czasach Ralph był znany jako najlepszy w budowaniu mostów. To wiesz, dla mnie było szokujące, że nigdy nic o nim nie słyszałem. Myślę, że w Polsce ludzie o tym nie mówią, znaczy przynajmniej może się mylę, ale ja nigdy o nim nie słyszałem. I myślę, że w Stanach też się o nim nie mówi, ale wiesz, to było dawno temu i oczywiście mamy nawet może nowsze mosty i bardziej, może bardziej fascynujące mosty istnieją teraz, ale bez niego to Stany by nie mogły się rozwinąć tak, jak się rozwinęły. I dlatego chciałem nagrać ten filmik dzisiaj dla was, żeby pokazać wam, że hej, mamy kogoś innego. Mamy drugiego Polaka, albo nie drugiego, wiesz, tak naprawdę jest dużo Polaków, którzy coś wielkiego zrobili na świecie i myślę, że rzadko się o nich słyszy, przynajmniej tutaj w Stanach, ale o Rudolfie albo o Ralfie nigdy nie słyszałem i właśnie dlatego chciałem wam o tym powiedzieć dzisiaj. I też chciałem powiedzieć, że Ralph nigdy nie zapomniał o Polsce. On przez całe życie pisał po polsku i zawsze był bardzo dumny tym, że był Polakiem. Mimo to, że chyba resztę życia spędził w Stanach. To dzięki, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrybujcie, napiszcie w komentarzach i dajcie kciuka do góry. To zobaczymy się jakoś niedługo. Na razie, cześć!